Cześć, witam się z Wami z Wysp Kanaryjskich. W tym vlogmasie troszeczkę będzie tropikalnego klimatu. Jesteśmy na Teneryfie. Teneryfa słynie z pięknych plaż. Wczoraj byliśmy na takiej plaży bardziej piaszczystej, stąd możecie zobaczyć, że troszkę strój mam przybrudzony, no bo po prostu piasek powłaził mi wszędzie. Ale i to była jedna, jedyna plaża, która była piaszczysta i piasek na nią został przywieziony z Egiptu. A w zdecydowanej większości na Teneryfie są czarne plaże. Tak jak widzicie teraz za mną, jestem na czarnej plaży. Wygląda troszeczkę nieprzyjaźnie, troszeczkę szorstko, ale uwierzcie mi, woda jest tak samo cieplutka i przyjemna, więc w momencie, kiedy to nagrywam, jest końcówka listopada, a ja po prostu jestem w wodzie i się kąpię w oceanie. Przyszliśmy z samego rana, bo chcemy zrobić troszkę zdjęć, troszkę ujęć z drona, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Śląsko-frela na urlopie, patrz ta ila wungla, wungiel na plaży. Dobra, wystarczy, mam słoną wodę w oczach, w nosie, w zatokach, czarny piasek, bo to nie jest miał, ani to nie jest węgiel, czarny piasek mam w majtkach, staników, po prostu wszędzie, więc czas wrócić do mieszkania, wykąpać się i wyglądać jak człowiek, ale po prostu mam nadzieję, że ujęcia fajnie wyszły, ale woda cieplutka. Plaża wygląda nieprzyjaźnie, morze bardzo groźnie, znaczy ocean bardzo groźnie i ta czarna plaża również wydaje się być taka bardzo nieprzyjazna i groźna, a powiem szczerze, jest cudowna i woda jest niesamowicie przyjemna. Dziś przyjechaliśmy do miejscowości La Laguna i to jest całe miasteczko, które jest wpisane do UNESCO jako właśnie najstarsze miasto, które jest na Teneryfie. To była pierwsza stolica tej wyspy. I to, co chciałabym Wam w tym momencie pokazać, to drzewo, które rośnie tylko na Teneryfie. Ogólnie, jeżeli chodzi o Wyspy Kanaryjskie i wyjątkowo Teneryfę, to tutaj jest bardzo dużo endemicznych gatunków. I są tutaj takie rośliny, które no, ciężko spotkać albo w ogóle nie można spotkać nigdzie indziej. I te dwa drzewa, to tutaj oraz to grube, zaraz pokażę Wam wyżej, to są tak zwane smocze drzewa i są bardzo charakterystyczne właśnie dla Teneryfy oraz dla Wysp Kanaryjskich. One rosną tylko tutaj. Zmiana anturażu,
na bardziej oceaniczny. Docelowo jedziemy tam, zobaczcie, w oddali jest taka biała jakby latarnia morska, coś w ten deseń. I tam są największe fale na całej Teneryfie. Więc tam chcemy docelowo dojechać, ale przejeżdżając obok natrafiliśmy na naturalne baseny. Nie będziemy się teraz kąpać, ale chociaż kilka chwil tu spędzimy, bo wygląda to bardzo urokliwie. I tutaj jest basen taki, powiedzmy, dla osób dorosłych, głębszy po prostu dla lepszych pływaków, a tutaj jest taki płytszy, na przykład dla dzieci albo osób, które chcą się potaplać, niekoniecznie jakoś pływać wyczynowo. Zobaczcie, co tutaj jest za mną, kaktus. I małe przypomnienie, kaktusy są wykorzystywane jako ekstrakt rośliny do produkcji kosmetyków. Kaktusy mają bardzo dobre właściwości regulujące pracę gruczołów łojowych. Więc jeżeli Was to zainteresowało i szukacie może jakiegoś kosmetyku z takim ekstraktem z kaktusa na wypróbowanie, przetestowanie, to mała przypominajka, że w Rossmanie jest taka seria Stars from the Stars i tam są kosmetyki typowo do twarzy. Wydaje mi się, że to jest taka seria troszeczkę jakby dla nastolatków, ale nie tylko. I ona właśnie między innymi zawiera ekstrakt z kaktusa, ale też i białą glinkę i ekstrakt z aloesu, więc warto wypróbować, jeżeli tylko macie problemy z łojotokiem albo z niedoskonałościami. Nie byłabym sobą, gdybym w markecie nie odwiedziła działu kosmetycznego. I znalazłam maseczki nawilżające o ładnym składzie z aloesem. Wezmę kilka sztuk, bo skład mają naprawdę ładny, więc chętnie nawet wezmę je ze sobą do Polski. Korzystając z tego urlopu, chciałam Wam powiedzieć o dwóch kosmetykach wyjazdowych, które aktualnie ze sobą zabrałam. Jeden jest totalnym hitem i to są maseczki do włosów firmy Hair, Hungry Hair Superfoods. I to są maseczki, które są dostępne w Hebe. I ja je bardzo lubię zabierać ze sobą na tego typu wyjazdy, bo są po prostu w formie saszetkowej. Wystarczają na 1-2 użycia. Właśnie ostatnio używałam sobie takiej nabłyszczającej i jestem pod wrażeniem, jak moje włosy wyglądają. Faktycznie zauważam, że bardziej się błyszczą. Miałam też kiedyś wersję kokosową, jeszcze została mi taka wersja arbuzowa. Ogólnie włosy po tych maseczkach wyglądają naprawdę bardzo, bardzo w porządku, zarówno jeżeli chcę wydobyć skręt, jak i wtedy, kiedy chcę je bardziej wygładzić. Ogólnie jest fajnie na wyjazd, że są to saszetki, rewelacja. Na pewno będę kupować dalej. Natomiast bublem okazał się krem BB Gift of Nature. Kolor ma bardzo ładny, więc spodziewając się, że będąc w ciepłym klimacie, troszeczkę skóra będzie muśnięta słońcem, zabrałam ze sobą ten odcień. To jest ciut taki ciemniejszy niż to, co jest zazwyczaj. I ogólnie odcieniem dopasowany jest super. Ale to, jak on robi plamy i jednak ciężko mi się go rozprowadza, zwłaszcza kiedy, no wiecie, na wyjazdach to nie zawsze jest czas na to, żeby akurat siedzieć przed lustrem i idealnie rozprowadzać sobie miejsce w miejsce kosmetyk, jednak woli się coś nałożyć na szybko. Zabrałam go ze sobą z uwagi na to, że odcień jest ok i nie przypominam sobie, żebym miała z nim kiedyś takie problemy, a tutaj nie wiem, czy mi nie współgra z kremem, z filtrem powinien współgrać, bo cały czas noszę ten sam filtr Inni Mini SPF 50. Skóra jest troszkę bardziej szorstka, no bo po kąpielach słonecznych i solnych wiadomo, że skóra troszkę jest bardziej szorstka, zwłaszcza, że ja niedawno zaczęłam jakiś tam kosmetyk używać z kwasem, przerwałam przed tym wyjazdem i teraz, kiedy na wyjeździe jestem, mam inny kosmetyk, no bo jednak kwas i słońce to nie jest najlepsze połączenie. Niemniej jednak widzę, że ta skóra jest troszkę bardziej wysuszona i ten krem BB nie wygląda już na takiej skórze zbyt dobrze, więc jeden hit, jeden bubel, a teraz idziemy z powrotem zwiedzać Teneryfę. Czasem najlepszy makijaż to po prostu brak makijażu. Mniej oznacza więcej. Czy za mną jest dron? Chyba tak.
Jesteśmy jeszcze chwilkę na plaży, jeszcze chwilkę kontemplujemy ocean. No to jak już jesteśmy w tych pięknych okolicznościach przyrody, a żar leje się z nieba, to warto wspomnieć na temat promieniowania UV. Być może niektóre z Was się zastanawiają, jak to z promieniowaniem UV jest. Przecież ono jest potrzebne do syntezy witaminy D, jak najbardziej, więc czy stosowanie filtrów blokuje na przykład syntezę witaminy D? Nie, ponieważ żaden filtr nigdy nie chroni nas w 100% przed promieniowaniem UV. Dlatego można spokojnie się filtrować systematycznie, pamiętać o reaplikacji, a i tak zawsze ta witamina D będzie syntetyzowana. Nie no, ja mam wrażenie, że po prostu jestem śledzona. Pooglądajcie sobie jeszcze kilka pięknych ujęć z Teneryfy. Ponieważ jest tutaj palma, to chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o ekstrakcie z palmy, dokładnie palmy sabałowej. Palma sabałowa pochodzi akurat z Ameryki Południowej, ale tutaj, gdzie jestem, zobaczcie, tutaj bardziej tak za mną w tle jest ta palma sabałowa. No, ponieważ jest tutaj ogólnie dużo palm, no to postanowiłam, że chcę w kadrze mieć dużo tych palm. Ale chodzi konkretnie o tamtą palmę sabałową. Moje drogie, ekstrakt z tej palmy jest mega niesamowicie wyjątkowym ekstraktem, ponieważ wykorzystywany jest przede wszystkim w dwóch celach. Pierwszy z nich to jest wzmacnianie cebulek włosów i ekstrakt z palmy sabałowej czasami bywa wykorzystywany nawet w kuracji przeciw wypadaniu włosów takiego na podstawie androgenowej, czyli jeżeli jest zbyt mocny wpływ testosteronu na mieszki włosowe i dlatego włosy wypadają, to między innymi ekstrakt z palmy sabałowej jest takim ekstraktem, który no nie jest medycznie stosowany, ale pod kątem takim pielęgnacyjnym, kosmetycznym jakiś efekt może wywołać, może nam dać, jeżeli ktoś na przykład nie chce od razu decydować się na leki z minoksidilem. Ale z drugiej strony ekstrakt z palmy sabałowej również ma świetne właściwości w kontekście pobudzania, zwiększania objętości adipocytów, komórek tłuszczowych. Po co mielibyśmy chcieć, żeby mieć większą objętość adipocytów? No może niekoniecznie chodzi o całe ciało, ale jeżeli chodzi o biust czy pupę, kojarzycie te wszystkie takie ekstrakty kosmetyki, na przykład balsamy powiększające pupę czy powiększające biust, czy między innymi nie tylko jeżeli chodzi o biust czy pupę, ale niektóre kobiety mają bardzo wiotką skórę na szyi i dekolcie i żeby troszeczkę wypełnić skórę w tej okolicy, no to też różnego rodzaju sera czy balsamy na bazie właśnie ekstraktu z palmy sabałowej stosuje się po to, żeby troszeczkę pogrubić poziom tkanki tłuszczowej w tej okolicy, czy powiększyć właśnie biust, czy powiększyć pupę. Więc moje drogie, ekstrakt z palmy sabałowej warto pamiętać, a także te z Was, które być może zamierzają karmić, to wiem, że ekstrakt z palmy sabałowej bywa też stosowany jako suplement diety dla mam karmiących, żeby pobudzić laktację. Thank you.
Mieliśmy dzisiaj ambitny plan, żeby wejść na wulkan, wjechać kolejką. Tu tam w tamtą stronę właśnie jedzie się na wulkan. Jesteśmy tuż przy kolejce. Niestety trzeba rezerwować znacznie wcześniej bilety online, bo jeżeli nie zabukujecie online, przyjdziecie tutaj, nie ma tutaj kasy, a bilety rozchodzą się online jak ciepłe bułeczki. I w tym momencie, kiedy chcielibyśmy kupić bilet na kolejkę, okazuje się, że trzeba czekać 3 godziny na wolne miejsce. No, 3 godziny na takim pustkowiu, na takim gorącym słońcu. Mój kolagen mówi nie, więc idziemy szukać czegoś innego. Przedostatni dzień na Teneryfie dobiega końca, więc oczywiście wybraliśmy się jeszcze na sekundę na plażę. Wieczór, wydawało mi się, że będzie trochę chłodno, ale jednak mogłabym jeszcze trochę popływać i mocno się zastanawiam, czy jednak nie skoczyć po strój kąpielowy, bo woda jest bardzo cieplutka. Chociaż, tak wspominałyśmy już w tym vlogmasie, no plaża wygląda troszeczkę nieprzyjaźnie i troszeczkę surowo, niezachęcająco, ale woda jest absolutnie cudowna. Od tej strony rzeźby wyglądają znacznie ciekawiej. O, idzie, widzisz? Tu jest blisko. Chyba go widać, wiesz? Tak wyglądają te zmiotki na śmieci na Teneryfie. Nasza teneryfska przygoda dobiega końca. Za kilka godzin mamy lot, więc jeszcze chcę wykorzystać ten moment i jeszcze skorzystać z kąpieli w oceanie. A tymczasem żegnam się już z Wami. Dziękuję uprzejmie za tego vlogmasa. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!